Kolejne ćwiczenie. Ćwiczenie takie typowe dla kobiet w ciąży, ale niełatwe do zrobienia. Ustawiamy dłonie pod barkami, kolana pod biodrami. To ćwiczenie świetne jest i na plecy, i na pośladki, i na barki, na mięśnie głębokie. Mięśnie głębokie to są małe, drobne mięśnie w brzuchu i w plecach, które się uruchamiają, kiedy my próbujemy utrzymać równowagę. A trzeba utrzymać równowagę, bo będziemy unosić i rękę, i nogę. Przeciwna ręka do nogi, czyli prawa ręka, lewa noga do góry. Sięgamy i powoli odkładamy. I druga strona. Wydech i wdech. Dlaczego ćwiczenie jest trudne? Przede wszystkim trudno jest utrzymać proste plecy, a o to tutaj chodzi. Starajcie się wykonać jak dalej ćwiczenie, a ja zwrócę Wam uwagę, o co chodzi. Trzeba tak, napiąć brzuch, tak żeby cały czas myślisz o napięciu brzucha i nieporuszonych plecach. Wtedy utrzymasz równowagę, przynosząc rękę i nogę na zmianę. Czyli nie wyginaj pleców, staraj się podciągnąć jeszcze biodra pod siebie, nawet niżej tą nogę opuść i zmiana. Czyli teraz trzymasz napięcie brzucha, nie przekręcasz miednicy, super, i powoli odkładasz. Ćwiczenie jest na początku trudne, ale jak się wyćwiczycie, to te Wasze mięśnie, super, super. To te Wasze mięśnie głębokie właśnie będą wzmocnione, a te mięśnie bardzo są istotne w utrzymaniu postawy ciała. Jeszcze po jednym ruchu na jedną i na drugą stronę. Wydech. I wróć. I ostatni raz. Wydech. I odpoczywamy. Szerokie kolana. Możemy teraz położyć przedramiona, położyć czoło na przedramionach. Rozluźniamy biodra, nabieramy powietrza i długi wydech. I jeszcze jeden głęboki wdech i wydech. I powoli rolujemy kręgosłup. Na końcu rozwija się szyja i głowa się wtacza. Jeszcze jedno ćwiczenie w klęku otwartym. Podam Wam, to będą klocki dzisiaj, będą naszym ciężarkiem. Takie mamy tutaj klocki. One ważą pół kilo, czyli taki dobry ciężar dla kobiety w trzecim trymestrze. Natalia jest w początku trzeciego trymestru. Kilogram maksymalnie kobiety w ciąży używają zazwyczaj do ćwiczeń. To będzie takie ćwiczenie, gdzie my też wzmocnimy plecy i barki. Zaczynamy w pozycji wyjściowej. To może być butelka wody, może być ciężarek, może być cokolwiek. Będziemy używać tylko na zmianę z jednej w drugiej ręce, więc nie musisz mieć dwóch takich samych butelek wody, wystarczy jedna. Dłonie pod barkami, kolana pod biodrami, ściągnięte łopatki, barki patrzą do podłogi, lekkie napięcie brzucha, kieruj kość ogonową do tyłu. Czyli nie ma tego, nie ma tego, proste plecy. I z wydechem odwodzimy rękę z tym naszym ciężarkiem do boku i wydech wracamy. Ta ręka jest lekko ugięta w łokciu, grzbiet dłoni unosimy do góry. Z wydechem unosi się i wdech opada. Zwróć uwagę, że tym razem nie odchylam całego barku, tylko barki patrzą do podłogi, czoło patrzy do podłogi. Możesz sobie w myślach narysować tam na dole, na macie, pod sobą, jakiś ładny obrazek i tam się patrzymy na ten obrazek. Czyli nie spuszczam głowy, nie patrzę na kolana, nie zadzieram głowy, nie nadwyrażam szyi, patrzę do dołu, tak jak czubek głowy jest przedłużeniem kręgosłupa. Ostatnie dwa ruchy. Dociągamy, poczuj mięśnie między łopatkami i wróć. I ostatni raz, wydech. I od razu druga ręka. Przenosimy ciężarek do drugiej dłoni. Chcesz ciężarek? Myślę, jakiekolwiek by nie były te ciężarki, to najlepsza zabawka. Z wydechem odwodzimy rękę do boku i wdech wracamy. Wydech. I wdech wracamy. Czoło patrzy do podłogi, napięcie brzucha utrzymuje. Czujecie dziewczyny, że napina się brzuch, prawda? Jak unoszę rękę do góry, to muszę tym napięciem brzucha jakby tą postawę ciała zatrzymać. Jeżeli puszczę brzuch, to znowu mi się tutaj zacznie wszystko przechylać, kiedy ręka odchyla się do boku. Więc trzymamy to lekkie napięcie brzucha i ono możecie wyczuć, jak się wczujecie w swoje ciało, że ono się zwiększyło, kiedy ja unoszę rękę do góry. Jeszcze dwa ruchy. I ostatni raz. Wydech. I odkładamy. Siadamy z szerokimi kolanami. Może zróbmy teraz tak. Też przed ramiona kładziemy czoło. To będzie też rozluźniające na biodra. Nabieramy powietrza. Długi wydech. I jeszcze jeden głęboki wdech. I wydech. I z kolejnym wydechem rozwijam kręgosłup. Na końcu rozwija się szyja i głowa się wpływa. To są kilka ćwiczeń takich wzmacniających na mięśnie pleców. Teraz weźmy sobie wałki na matę i połóżmy się w ten sposób, żeby wałek był naszą poduszką. Tej poduszki nie musi być. To jest taka wersja z
tą poduszką na taki późniejszy etap ciąży, ale ta poduszka troszeczkę rozluźni mięśnie szyi i mięśnie, muszę się troszeczkę wyplątać, mięśnie przyrząd każdej mamy pod ręką, czyli smoczek pod ręką. Ta poduszka troszeczkę rozluźni szyję i złagodzi te ruchy, bo będziemy teraz ćwiczyć mięśnie brzucha, więc tą poduszką jest trochę łagodniej, ale bez poduszki też można te ćwiczenia zrobić. Może dziewczyny wyróbcie z poduszką, ja pokażę bez. Unosimy nogę do góry, prawą, zróbmy wszystkie prawą nogę i teraz będziemy ręce wzdłuż ciała i z wydechem opuszczamy nogę, wciskając jednocześnie plecy do podłogi, dolne kręgi, z wydechem unosimy. Czyli wydech, dół, wdech, góra. I cały czas staramy się napinać brzuch. Nie myślcie o tej nodze, tylko myślcie o napięciu lekkim brzucha, który wkleja dolne kręgi do maty, tak jakbyście chciały, żeby one się stały jedną częścią z tą matą. Czyli powoli wydech, w dół. Oczywiście, im niżej opuścisz nogę, jak poczujecie dziewczyny, że im niżej opuszczacie nogę, tym mocniej trzeba napiąć brzuch, żeby plecy były wklejone do podłogi. Wydech, wciskamy plecy do podłogi, czyli staramy się, żeby nie było takiego momentu, kiedy tutaj się robi przestrzeń. Co więcej, nie było takiego momentu, kiedy te plecy nawet tylko dotykają. One mają wręcz być wciśnięte. To jest dosyć trudne zadanie. Jeżeli czujesz, że jest ciężko, nie opuszczaj nogi tak nisko. Zrób sobie ten ruch w mniejszym zakresie. I teraz zaczynamy zataczać koła. Staramy się te kółeczka zataczać w taki sposób, żeby całe ciało, żeby to nie były takie ruchy, że aż całe ciało się buja na boki, tylko powoli, płynnym ruchem. Plecy są dalej wciśnięte do podłogi, brzuch jest lekko naprężony, dokleja ten dolny odcinek kręgosłupa do maty, a z drugiej strony staramy się utrzymać równowagę. Jeżeli jest ciężko przyklejać brzuch, plecy do podłogi, to, bo brzuch jest zmęczony, to bardziej do sufitu tą stopę skieruj. I podciągamy kolano. Podciągamy kolano, prostujemy nogę. Teraz to mamy prawe kolano w górze, lewą rękę połóżcie do boku, prawe kolano odchylcie na zewnątrz, nabierzcie powietrza i z wydechem rozluźniamy mięśnie dna miednicy, czyli rozluźniamy i biodra, i miednicę, i brzuch, ale rozluźniamy też mięśnie krocza, czyli puszczamy napięcie. Ważna informacja przy tym, trzeba być wysiusianym przed każdym treningiem, szczególnie w ciąży, szczególnie jak będziemy robić też takie ruchy i takie ćwiczenia rozluźniające mięśnie dna miednicy, a one też są potrzebne, nie tylko wzmacnianie mięśni dna miednicy, ale też i rozluźnianie przed porodem. Stawiamy prawą stopę, lewą nogę unosimy do góry, ręce wzdłuż ciała wciskają, napięcie brzucha wciska plecy i z wydechem opuszczamy nogę, z wydechem unosimy i cały czas się staramy trzymać naprężony brzuch, który wkleja dolny kręgosłup do maty. Z wydechem opuszczamy nogę, z wydechem unosimy, a plecy są cały czas wklejone, to jest, nie myślmy o nodze, myślmy o napięciu brzucha i o plecach. Cały czas w tyle głowy utrzymujemy to napięcie brzucha, które dokleja dolny kręgosłup do maty. Z wydechem opadamy. Wydech dół, wciśnięte plecy, wdech górę. Cały czas doklejamy. Jeszcze dwa powtórzenia. Cały czas w tyle głowy. Sprawdzamy, czy nasz brzuch jest w stanie cały czas przyklejać te plecy. Jeżeli jest ciężko, to nie opuszczamy. I zaczynamy zataczać koła. Staramy się, żeby te koła były niezbyt szybkie, płynne ruchy, nie bujamy się tutaj na boki, to kolano, możecie kątem oka spojrzeć na to kolano. Ono powinno nie poruszać się do boku, tylko być w jednym miejscu. I plecy wciśnięte cały czas. I podciągamy lewe kolano, prawą nogę prostujemy, lewa ręka trzyma kolano, a prawa do boku, odchylamy, rozluźniamy biodra, rozluźniamy dół brzucha, rozluźniamy miednicę i mięśnie dna miednicy, nabieramy powietrza i długi wydech. I jeszcze dwa głębokie wdechy i wydechy. Puszczamy napięcie, ok. Kolana nad biodra, ręce do boku. Kolana są nad biodrami, w kolanach mniej więcej kąt prosty, możesz trochę bardziej ugiąć nogi w kolanach, Ewelina, o właśnie. Ręce do boku i teraz uświadamiamy sobie, że dół pleców jest przyklejony. Łopatki też. Jeżeli czujesz, że jest ciężko ci utrzymać kolana nad biodrami, na przykład Ewelina jest w ciąży, więc ma pogłębioną lordozę, ale oprócz tego w ogóle ma pogłębioną lordozę, dlatego Ewelina zawsze te kolana przenosi trochę bardziej nad pępek.
Jeżeli masz duży brzuch, to też możesz mieć kłopot, żeby przykleić dolny kręgosłup tutaj do podłogi, kiedy te kolana byłyby jeszcze bardziej tutaj przesunięte do przodu. Więc to też trzeba uwzględnić, że macie być w stanie w tej pozycji przykleić dolne kręgi do podłogi. Natalia jest w stanie to zrobić, bo nie ma tej pogłębionej lordozy takiej jakby naturalnej, więc zostaje z kolanami nad biodrami. I z wydechem przenosimy nogi na bok, łopatki są przyklejone, dół pleców się odkleja. Wracamy nad biodra i znowu przyklejamy dół pleców. I w drugą stronę, wydech, łopatki przyklejone, czyli przenosimy nogi do boku tyle, żebyście były w stanie utrzymać te łopatki nieodklejone od podłogi, czyli te łopatki cały czas przylegają do maty. Nie idę dalej, jeżeli czuję, że mi się tutaj odkleja pod łopatką, tak jak teraz to zademonstrowałam. Naprzemienne ruchy, wydech i wdech, przyklejam. Doklejam dolny kręgosłup do maty. Powolne ruchy, nie robię takiego szybkiego, bo wtedy na pewno choćby siłą rozpędu ta łopatka się odklei, więc każdy ruch jest dokończony i powolny, płynny. I ostatni raz. Ale jeszcze nie opuszczaj, nie odstawiaj nóg. Wyprostuj nogi do góry. Wciśnij plecy do podłogi i łopatki też. I zataczamy koła. Te koła niech nie będą duże. Jak zrobię duże koła, ja mogę zrobić, bo nie jestem w ciąży. Mój brzuch jest w stanie przykleić dolne kręgi do podłogi, ale dziewczyny w ciąży, raczej róbcie te ruchy w stronę sufitu i w drugą stronę kółeczka. Czyli nie nachylamy nóg nad podłogą. Jeżeli wam ciężko mieć proste, możecie mieć trochę ugięte, nie szkodzi. Staramy się nie bujać na boki, mieć łopatki przyklejone i dół pleców do podłogi. I podciągamy kolana, łączymy ze sobą stopy, przepraszam, nie kolana, tylko stopy dziewczyny łączymy. Jeżeli ci ciężko złapać za stopy w ten sposób, złap za kostki, tak jak potrafisz, po prostu rozluźnij biodra i dół brzucha. Czyli staramy się teraz rozluźnić plecy, rozluźnić brzuch, miednicę. Bierzemy kilka głębokich wdechów i wydechów. I z każdym z tych wydechów staramy się puszczać napięcie w dole brzucha, w biodrach i w mięśniach krocza, w mięśniach dna miednicy. I jeszcze jeden głęboki wdech i wydech. I odstawiamy najpierw jedną, potem drugą nogę. Zawsze jak odstawiamy stopy, to starajcie się robić to na zmianę, nie obie nogi naraz. Przez bok ciała przechodzimy do pozycji siedzącej. Też ważna informacja, ważne przypomnienie, że w ciąży wstajemy przez bok ciała, a nie jakby wykonując takie szarpnięcie barkami do góry. Siadamy po turecku, czyli w siadzie skrzyżnym. Krzyżujemy sobie nogi, ustawiamy tułów prostopadle do podłogi, zasany pępek, prosty kręgosłup i na chwilę możecie zamknąć dziewczyny oczy, ja też zamykam na chwilę oczy i wykonajmy dwa koła w prawą stronę głową, no bo jedne w którąś tam stronę głową, dwa kółeczka, powolne ruchy, staramy się przy tym utrzymać naprężony brzuch, prosty kręgosłup, ale rozluźnić też szyję. I powoli, powoli kończę drugie kółeczko i powoli otwieram oczy. I skręcamy się za jedną nogą do tyłu, wzrok kierujemy do tyłu i wracamy do centrum. W drugą stronę skręcamy ciało, wydech i wracamy do centrum. Opieram dłoń na macie. Jeżeli poczuję, że jak położę łokieć, to ten pośladek z drugiej strony się nie odklei, to mogę położyć łokieć. A jeżeli czuję, że brzuch mnie ciśnie albo nie jestem w stanie pośladka położyć, to zostaję na dłoń. Sięgam do boku, wyciągam się. Jeszcze cztery, trzy, super dziewczyny. Wyciągamy się, ale też tak, żeby nie czuć tutaj ciągnięcia zbyt mocno, tylko delikatne uczucie rozciągania pleców. I powoli przenoszę na drugą stronę. Dłoń kładę lub łokieć z drugiej strony i sięgam do boku, wyciągam się. Cztery, trzy, dwa i przenoszę na drugą stronę. Zamieniam skrzyżowanie nóg. Zamykam na chwilę oczy, ręce kładę na kolanach. Prosty kręgosłup. W lewą stronę wykonuję, czy w drugą stronę wykonuję dwa okręgi, powolne ruchy. Rozluźniam szyję, prosty kręgosłup utrzymuję. I powoli kończymy drugie kółeczko. Otwieramy oczy i skręcamy się za jedną nogą. Wzrok kierujmy do tyłu. I wracamy do centrum. Za drugą nogą wzrok kierujemy do tyłu. I wracamy do centrum. Odkładam dłoń, łokieć na macie, pośladki dotykają, sięgam do boku, wyciągam się. Cztery, trzy, dwa i przenoszę się na drugą stronę, dłoń, łokieć, wyciągam się do boku. Cztery, trzy, dwa i wracam do centrum. I tym ćwiczeniem zakończyliśmy dzisiejszy trening. Bardzo wam dziękuję, życzę wam zdrowych pleców i do zobaczenia.